Siemano, z tej strony Popster i Satino. Cześć. Gramy dzisiaj w grę, jak widzicie, bardzo straszną, że tak powiem. Strasznie Jeśli straszną. chodzi o tą grę Klimaty Zombie, jeśli chodzi o mój kanał, to jest chyba na razie głównie o zombie mój kanał, to teoretycznie. Weź może coś przedstaw tytuł tej gry, bo dla mnie jest taki dziwny do wymowy. No more room in hell. Gra polegająca na misjach, że tak powiem, tak? Dobrze To mówię? zależy, to jest jeden tryb gry, to jest po prostu przychodzą fale zombie. Możesz już na serwer chodzić jak chcesz. Okej. To jeden to jest fale zombie przychodzą i trzeba je po prostu zabijać. A drugi typ gry, czyli na którym my gramy i map tych jest bardzo mało, bodajże 5. Uciec. Jest miejsce gdzieś tam na mapie, ogromnej mapie, którym można się wydostać i trzeba tam się dostać, a dostać jest się ciężko. Cóż, jesteśmy właśnie teraz w miejscu, gdzie będziemy zaczynać za chwileczkę grę, za dokładnie 14 sekund. Tak. Przez ten Tu czas włączę Blu-raya. możemy się tutaj rozglądać. Co gdzie mniej więcej jest. Słyszycie te głosy w tle? Zombiaki już tutaj wszędzie są. Okej, dobra. Klikając E oczywiście można zbierać wszystkie itemki. Weźmiemy sobie maczetę, naboje. Najważniejsza opcja R, wstrzymujemy, Chcesz maczetę? wtedy To masz drugą maczetę. O, leki te się przydadzą. ja bardzo to bym chciał inną broń, choćbyś jaką. Nie mam łotka. Szkoda. A może tam będzie? Do czego to jest? Dobra. Klikając w jedynkę, przepraszam, jedynkę, mamy nasz ekwipunek pokazany. Wciskając R oczywiście. Ile mamy amunicji oraz jaki mamy rodzaj amunicji w danej broni. Ja tę broń sobie wyrzucę, ponieważ jest niepotrzebna. No tu ma lepszą. No to też nie ma jakoś dużo. Powiedz mi, jak będziesz gotów, to otworzę drzwi. Kurczę, możesz niby otwierać, ale tutaj nie mam broni jakiejś takiej poważnej. No lepszego nic nie mamy. O właśnie, a klikając dwójkę, macie tutaj wszystkie Teraz. amunicje, jakie posiadacie. Widzicie, o, to jest oczywiście jakby skala jakby procentowa, ile Uważaj. mamy i są nasze zombiaki. Najlepiej strzelać w głowę. Walka wręcz jest trudna. Ja to zademonstruję. Użyłem klawisza V, żeby odpychać zombie. Robimy tak. Uderzam, odpychamy, bo inaczej nie złapią. Jest dzieciak, uważaj, Peter. Tak, dzieci tutaj są, dzieci są tutaj najgroźniejsze, tylko kościół iść odsąd. Dobra. Popchnąłem Najgroźniejsze są. go i zabiłem. Okej, Tak dobra. jest. Tu mam jakąś broń białą? Tu jest siekierka. Czekaj. Ola, zombie się we mnie chciał wbić. Na legalu. Najfajniejszą bronią białą jest młot, który strasznie mi się podoba, bo zabija na strzał, pomimo że postać się bardzo męczy i uderzyć można praktycznie 3-4 razy. Coś takiego. Później trzeba chwilę odczekać. Tam blokuje nam to opcję biegania. Wtedy nie możemy biegać, jak się zmęczymy. Jest. Ktoś mnie ten zombie się zbugował? No dobra, umarł. Nie wiem, nie wiem. O, ogólnie gra jest na silniku Half-Life'a, bodajże dwójki, nie jestem pewien. I. No i ogólnie wygląda jak wygląda. Według mnie całkiem ładnie. Kawa też jest, klimacik ma Tak, własny. klimat jest, grafika jest. Rozmowa z innymi graczami także jest możliwa. Tak. Tylko trzeba najlepsza opcja. Żeby kogoś słyszeć najlepiej, musicie być zwróceni w jego stronę. On może być obrócony plecami, ale wy musicie na niego patrzeć i im dalej, tym słabiej słychać. A żeby wzmocnić rozmowę, Musimy używa się posiadać, walkie-talkie. tak, walkie-talkie, krótkofalówki. Tak jest, po prostu. Dobra, nasza misja, bo tutaj mamy zadania, to konkretnie jak się wydostać.
Jest znajdź klucz do tylnej drzwi. Który podniosłem. Tak, podnosi się klawisze M. Shiftem biegniesz, oczywiście, gdy trzymasz klucz czy cośkolwiek, nie możesz biec. Tak jest. Na sprincie. I tutaj, teraz widać podświetlony obiekt po lewej, czyli drzwi, do których ten klucz ma być. A w prawo jest coś innego, inne zadanie, na przykład przebiec przez jakiś korytarz czy coś. I teraz, żeby trafił w tą dziurkę, on musi kucnąć i kluczem, trzymając go w ręku, namierzyć na dziurkę, która jest nad klamką. O, i trafił. I zaraz otworzy dziurkę. Jest. Tak, teraz następne zadanie to jest znajdź klucz do zamkniętej drzwi. No to idziemy. Nic to nie ma chyba. No jakoś w to nie wierzę. O! Ty co jest? Naboje. Dlaczego? Dlaczego? Do shotguna. O! Szybki zombie. Nie podoba. Już go nie ma. Jak coś to może broń na szybkie. Na magazynek weźmiemy. Klikniemy sobie R, żeby zobaczyć ile mamy amunicji. Mamy tylko dwie. Idzie dziecko. Uwaga, po lewej było. Idzie. Chodź tu mały gnoju. To użar mnie. Wpycham go. Oczywiście V. Piotrek, uważaj. Ale duży zombie. Ja mam jakąś broń? Mam. Zrobiliśmy błąd, że zamknęliśmy te drzwi. Że co? Zamknęliśmy drzwi. I... No, no boi? Dwa. Dobra, wykorzystam je tu. O, dwa poszły. Nice. Całkiem fajnie. A i zombie tutaj nie jest tak, że zabijemy i ich nie ma. One się w końcu zrespią gdzieś. A, żyram ja. I to dość szybko. Uwaga. Młotek, jakie mam HP? Zielone, spoko. No, zielone to jest ok. I tylko nasz towarzysz może ocenić, jak jest z naszym zdrowiem. Nie ma innej opcji, żeby tego sprawdzić. Jest broń. Jak znajdziesz młotek, to będę bardzo wdzięczny za niego. O, coś tutaj słychać. O, ja sobie wezmę Colta. Do Colta idą naboje czarne. Więc będę wdzięczny za wszystkie czarne naboje. Zobaczyłem. Chyba mam. Tak? Klikając. To są te? Chyba tak. Te. Klikając lewą oczywiście możemy wyrzucić czy leki, czy cośkolwiek naszemu towarzyszowi. Uwaga! Zabić, bo ja nie mam tego. Nie mogę podnieść. Może coś musisz... Ej, ej! Zaraz ginę. Ej, ja niestety zakończyłem swój żywot. Tak, żeby nie było. Gra samemu jest tutaj bardzo straszna. Tak, ale będziemy patrzyli jak Peter gra. Naboje. Świetnie. Zobaczymy jak ci pójdzie. No i ogólnie zombie zabijają zwykle na 2, 3, może 4 uderzenia. To na dole widzicie teraz nick Petera i jego HP. Zombie zwykle bije go za 25.
ogólnie tam trzy bodajże uderzenia typy. O, no i właśnie go zabił. Nie dało się. Tak się kończy nasze życie. Próbujemy jeszcze raz, tutaj zaraz będzie jeszcze raz. Ale może ogólnie... się uda. O, jest młotek. Gra jest bardzo fajna, tylko niestety trzeba grać. Nie można tam w tą grę grać samemu. Tak jest. Trudno jest, naprawdę. Zdobyłem młotek, jestem szczęśliwy. Tu jest... O, Peter, tu jest fajna tata. Zielone paczki nabojów do niego. Ile mamy? Dobra. Tu mamy spoko naboi nawet. Ale mam swój upragniony młotek i zademonstruję jego moc. Tak, ja też go zaraz pokażę. Tutaj. O. Jak mamy latarkę w ręce, można ją prawym klawiszem zapalić. Wtedy dodaje to jeszcze więcej klimatu do gry. Pokażę fajny bajer. To jest co wyczaiłem. Jak staniemy tak, pójdziemy tu. O, jak ja to robiłem. O! Patrz na ścianę tam. Widzisz? No. Świetne. Dobry bajer. O, duchy. Dobra, otwieraj tą morię. A, nie wiem, czy tym młotkiem tak dobrze pójdę. O, poszło jakoś. Gincie, zombiaki. No, młotek na strzała zbiera. Kurczę. Jeszcze trzeba trafić. Nie no. Nie wiem czemu coś, nie wiem czy drzwi przeszkadzają czy co. O. Coś mi nie idzie. Pary. Jaki mam nick? Taki pomarańczowy. Teraz najwyższy użyć tego. Teraz? I co jest? Teraz jaki mam? Zielony. Taki dobrze. Spoko, taki spoko. Teraz maszerujemy dalej. A i nasze zadanie to... Ojej. Tunel. Okej. Okay. Ty, a co, i jak to jest, że jak padasz, to co, to już tych misji poprzednich nie musisz robić? To wtedy się zmienia. Aha. My iść tu, do tunelu. Kurde, że muszę, bo... No czemu... To jest? Ja te przeładowanie broni troszkę tutaj w tej grze denerwuje. Dalej niżej. Uważaj. Idziesz? Idę. Ciemno jest. Ciemno właśnie. Ściemnia się. Nie wiem, czy to tylko tyle tych zombie, czy... Nie wiem. Nie... O, pudło. Drugie. Pierwszy raz z młotu nie zabiłem strzałem jednym. Tak. Strzałem w sumie ciosem. To jest dziwne. O, drugi raz. Wow, jeszcze mnie uderzyła. To jest. Dziecko biegnie. Dobra, masz się dobrze, a ja?
No tak, masz pomarańczowe HP. Kurde. Męczoną postać mi. Uważaj. Ostatni nabój. Uciekamy stąd? Tu mamy iść. Tam do środka? No. Klikając F możemy zapalić zapalniczkę. Aha! Zakładamy sobie... Zakładamy... Bieramy sobie walkę w stylu Rockiego. Chodź, 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 widzisz? Ej! Ej, no... Chciałem pukać ogień. Pewnie już zapomniał, jak to wygląda ogień. I ja mam tylko ten. Nie lubię tej misji. No. Dużo zombie jest. Tam się zresią z tyłu i będę. Uważaj, uważaj, jest. Odsuń się, odsuń się. Fire in the hole! No, nie wiedziałem, że to masz. One zaraz zaczną biegać. Odwrót. Ja mam tylko same pięści. Krzyż? Nie mam tego. Nie. Nie mam, ale nie mam pięści. Więc powiedz mi. My się podpalimy, jak po tym przejdziemy? No przynajmniej powinniśmy. Widzę bandaż chyba. Wydaje, że to bandaż. Kurde, ja mam tylko same pięści, obowiązać się nie pomogę. Wiem. Masz latarkę? Nie mam nic, nic. Ja ci dam swoją. Chodź. Okej. Okay. Będziemy patrzeć, jak Satina zabija, a my będziemy im oświetlać świat. No i? Tu. Patrzcie, jak on wygląda. Patrzcie. Nie ogolił się pan dziś. O, a patrzcie na tego, o. O, a ten to już w ogóle, patrzcie, majaczy aż. Kurde, one tak będą ciągle szły, czy co? Nie wiem, jeśli my tam mamy wejść do tego tunelu, to chłopie... Męczoną postać mam. Uważaj, bo Halinka idzie. Och. Słychać mnie, czy nie słychać mnie? Jesteśmy bliżej, ale... Boję się... No w sumie tam chyba już... Kurde, zmarnowałem jedną swinkę. Masz pomarańczowe HP. To czas miałem takie właśnie. To masz apteczkę. Co? No tam. Nie widzisz? Na plus mnie. No. Zebrałaś. Wziąłem leki, bandaż. Ale i tak przyda się jakaś broń biała. Więc jak widzicie, klimat w tej grze jest bardzo straszny. Chwilami, gdy się gra samemu w tą grę, można poczuć mały strach. Ojej, ile ich tam jest. Damy radę?
To cię z klatki wypuścił, mały gówniarzu. Do szkoły uczyć się. Kurde, ten taki szybki. My tu poobserwujemy, jak on bije, ponieważ z latarki ciężko się zabija, co w ogóle zombieków. I dużo. Ja bym ci pomógł, ale niestety wiesz. Fuck. Z latarki nie za bardzo się uda. Patrz, chłopie, ilu ich tam jeszcze idzie. Mam jeszcze. Oj. Coś nie trafiłeś. Tylko idą i idą, idą i idą, idą i idą. Ciekawe czy... Nie. Może mamy iść tam, pod tym? Nie wiem. Wydaje mi się, że tędy właśnie. Tędy nie przyjdziemy, co ty robię? Nie ma szans. Ładnie, nice. Jeszcze tylko 10 tysięcy. 10 tysięcy. Może jednak tam. Teraz, teraz o tym mówisz? Ja tej misji nigdy nie robiłem. No, tak myślałem, że nie. Możemy spróbować przebiec. Teraz będzie widzieć samobójstwo. W naszym wykonaniu. Za wszystkich. Padłem. Zarażony. Dzisiaj to właśnie było właśnie samobójstwo w naszym wykonaniu. Oj, gdyż giniemy, możemy tu sobie właśnie patrzeć na całą mapkę. Ty, wystarczyło przebiec. Tak? No. Próbuję przeżyć. O! Coś się stało? Znaleźć coś tam, czekaj. Tu ja żyję, lol. Dasz radę tu przyjść? A jesteś tu obok. No. Nie spodziewałem się tego, że gdzieś tutaj koło ciebie gdzieś będę, że w ogóle jeszcze... Nie spodziewałem. Latarkę. Jak tam z moim życiem? Pomarańczowe. Bomy. Co? Dobrze, dobrze. Tutaj musimy iść. Kurde, tam miałem. Tam miałem. Ach. Tam miałem apteczkę. Zapomnij ci się to miejsce. O nie. Jeśli. To cudowne. Ci, którzy nie wiedzą, zanim tu żeśmy nagrywali, troszeczkę sobie tą grę graliśmy. I tutaj właśnie. Pierwszy raz poczułem taki strach w tej grze. Nie mogę otworzyć tego. Może trzeba zejść prąd włączyć. Możliwe. Wejdziemy włączyć prąd. Dokładnie. O, tam jest coś, jakiś... Tuś do przekręcenia. Bo założę się, że to otwiera drzwi.
Tam pewnie będzie miliony zombie. Gdzie tu masz? Gdzie tu masz? Ja schodzę do ciebie. O nie, to jest ten do wkręcenia. A nie schodź. Klikając shift oczywiście biegniemy na spięcie. Tak. Patrzcie, co on niesie? Co on niesie? Patrzcie, to jest chyba ten. Zobaczam ci cukierka. To jest statek kosmiczny. UFO istnieje. No, odkręcam. I ty podtrzymasz. Ha, ha, ha. I wejdę. I otwieramy. O. Ej, co jest? O, tu trzeba trzymać. Jest tam coś? Na razie czysto. No czemu tak? Jak my stąd wyjdziemy? O kurde, nie wiedziałem, że broń mam, ja pierdzielę. No tutaj chyba zombie są tak głupie, że nie słyszą, czy ktoś idzie. Nie wiem, że tu jest ciemno. Chcesz świecić? Co? Chcesz świecić? To masz, daj. Możesz mi dać. Kurde, muszę coś wyrzucić. Wyrzucimy... Drzwi się za nami zamknęły. Tak, już nie ma powrotu. Ja tu chuj szybciej. Czekaj, tu muszę patrzeć, czy mam... My magazine's almost full. Dwójka, ammo. Dwójka. Muszę wyrzucić siekierkę. Wyrzuć ją i tyle. Idziesz? Idę. Wchodzimy. Do podziemia. Zombiaków. Tak. O, jestem zatruty. O, szybki. Dasz sobie radę, czy mam, bo ja tu mam uzika, nie wiem, wiesz. O kurde. No nie. No nie. Umrę niedługo. Ale nie poddam się bez walki. Kręć się w głowie. Nie. Satino, nie odchodź. Nie zostawiaj nas. Nie. Nie teraz. Nie w tej sytuacji. Świeć, świeć. Ile ci zostało? Generatory. Nie wiem, ile mi zostało życia. Ale to koniec prawie. Pamiętaj, że... Wtedy ja się zamienię. A wtedy musisz skrócić memenki i zabić mnie. O. Nie. Czy to koniec Piotrka? Na razie daję radę. Nie. Koniec amunicji. Nie, nie koniec. Muszę się przeładować. To zrobi Piotrek. Musisz włączyć akumulatory. Znaczy zresetować generatory i przełącznik. Nie, włączę z pierwszej osoby. Tak jest więcej strachu. Mamy jakąś strzelbę wzięliśmy, więc... A teraz będę milczał. Będzie dobrze. Oh no.
Jakoś idzie. Już pamiętam to miejsce. Mało amunicji. Co, nie widzimy? Krwawie. Ostatni nabój. Jak masz iść tam do domu? Co? Tam? Do domu masz iść. Tam? O Boże. Przecież spadnę. Dobry to masz. Co? Weld... Jeld? Weld? Nie wiem. The lock do the house. Masz... Przenieść? Przyciągnąć? Nie wiem. Koniec amunicji. Dobrze, że zombie tutaj nie są jakimiś super sprinterami. Nie tak. Masz już amunicji? Nie mam. Niewiele im zrobisz. Zostało ci niewiele życia. Zaraz zobaczycie moją śmierć. Masz połowę HP. 40. O, ostatni cios. Nie ma sensu uciekać. Siekiera. O. Zobaczmy, jak sobie poradzisz z siekierem. Za Froda. Ło. Za Shire. Marżuję. Tak oto. Jeszcze zaraz umrzesz. Zostało ci ostatni punkt życia. I krwawisz. Nie poddam się. Nie! Zjedzą mnie. I oto koniec. Tak, kończymy ten odcinek. Tak. Pokazaliśmy wam grę, którą moim zdaniem jest nawet godna uwagi. Dosyć, bo jest darmowa przede wszystkim. Tak. Oczywiście on. I ja się właśnie w tej shopie kończymy nasz odcinek. Żegnam się ja, Popster, i żegnam się Satino. Cześć. Na razie.